zeszłym tygodniu byłam w Meksyku, więc już poczułam taki tropikalny urlop, tropikalne lato i taki klimat bardzo wakacyjny. Początek lipca spędzam z Dzień Dobry Wakacje wyjazdowo, ale jeszcze nie wiem, gdzie mnie te nasze wejścia na żywo zaprowadzą, a w drugiej połowie lipca planujemy z moim partnerem i z córką wyruszyć gdzieś na jakąś przyjemną wyspę, niezbyt daleką, ale jednak ciepłą, Sycylia, Sardynia. Cały lipiec spędzimy w Savonlinie z Traviatą, gdzie tam jest festiwal operowy, są białe noce, słońce nie zachodzi, scena budowana jest w środku zamku. To jest totalnie taka bajkowa rzeczywistość. No, w sierpniu będzie trochę festiwali, także poszukiwanie dalszych inspiracji. Są też te dni, kiedy do godziny 18 można wygrzewać się na słońcu, czytać książki i beztrosko oddawać się jakimś uroczym przyjemnościom. Wakacje dużo pracuję, a kiedy nie ma wakacji, mam wakacje, więc ten miesiąc będzie trochę jeszcze pracowity. Pod koniec parę dni uda mi się wyjechać do Włoch. Moje wakacje będą poza sezonem i będzie to Wenezuela. Mnie jest szkoda lata w Polsce, które moim zdaniem jest wyjątkowe, nawet jeżeli będziemy narzekać na to, że mogło być cieplej i tak dalej, to dla mnie lato w Polsce jest wyjątkowe. Nie widzę powodów, żeby uciekać po prostu gdzieś daleko. Jadę do domu.